128. Pani Małgosia. Małgosia. Pięknie. Dziękuję, ojcze. Bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Wspominam spotkanie z ojcem w Tarnowie, podczas gdy Radio Maria tam gościło. No także miło. Zawsze wspominam ojca. To do zobaczenia na jakimś pielgrzymim szlaku. O tak, dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Bardzo dziękuję Państwu za te informacje. Teraz przed nami kolejny punkt, bo już 9:50. Mogę, chcę pomóc. W dalszym ciągu czynne są nasze telefony. Ja też mogę powiedzieć, że miałam słonia, prawda, złotego w domu, w szafie. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Na początku może jaka to miejscowość. Skąd jesteśmy, prawda, i konkretna oferta, i telefon do siebie. Audycja Mogę, chcę pomóc. Ja mam do oddania klawiaturę do komputera i monitor. W dobrym stanie, mam używane. Klawiatura i monitor. Miejscowość? Kuźnia Raciborska. Kuźnia Raciborska. Dobrze. I kontakt telefoniczny? 669. 534. Tak. 780. Wszystko dobrze w domu? Dziękuję. Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Halina z Bielska Białej. Ja mam do zaproponowania kredens kuchenny. Mam dwie sztuki takie z... W dobrym stanie. Krzesła do kuchni, szafkę do przedpokoju i okno skrzynkowe. No, to jest okno z demontażu, ale jest w bardzo dobrym stanie. Dobrze. Mój telefon 509 130 053. 053. U Pani też wszystko w porządku? Bardzo. Pozdrowienia dla całej rodziny, dla przyjaciół i sąsiadów. Tak, dziękuję uprzejmie. Miłego dnia. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam do oddania taki sofę, taka kanapa wysuwana na noc do spania, tak. I dwa fotele do tego w komplecie. Plus dwa fotele, miejscowość? Oława. Oława. I kontakt? 602. Tak. 151. Tak. 671. Bardzo dziękujemy. Też dobrego popołudnia życzymy. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ja tam jest taką troszeczkę nietypową ofertą, ale bardzo ważną, bo jest taka wielka potrzeba odnowienia tutaj takich egzorcyzmów za Polskę w tej chwili.
i mam takie piękne modlitwy właśnie po jeden egzorcyzm, który jest na te czasy dany, żeby obmywać w tej chwili ten egzorcyzm, a także druga modlitwa ratująca bardzo dużą ilość dusz przed wiecznym potępieniem z niej. Ja to odmawiam 10 każdą modlitwę razy i to ma bardzo dużą wagę. Ja to mogę skserować i każdemu, kto tylko będzie chciał jej odmawiać, pośle. Może mi też SMS-em swoje dane adresowe wysłać, a ja zaraz po prostu wyślę. No i podam swój numer telefonu. 5. Halo? Tak. 00. Tak. 894. Tak. 181. Pani ma na imię? Bogda. Wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Ja dzwonię z Grzywna obok Tarkus, województwo pomorskie. Tak. I mam do pana odkurzacz Zeimer Voyager sprawny i zmywarkę pod zabudowę 60 też sprawną. Używaną. Rozumiem. I mój numer to 519. Tak. 347. Tak? 007. 007. I do małżonki mogę też jeszcze podać numer, jeżeli można. Tak. 606. Tak. 766. Tak. 333. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja z Białegostoku jestem. Mam do oddania szafkę taką, w którą można wstawić maszynę do szycia i sobie pracować przy szafce. Tak. Mój telefon 605. 594 300. 594 i 300 końcówka, tak? Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja dzwonię z Bełchatowa, mam kanapę do oddania. Tak. Mój telefon 44. Tak. 657. Tak. 514. 514. Brakuje mi jednego, można powiedzieć, jednej cyferki. 44. Tak. Gosia, pomóż. 632. A, 632. Ile? Momencik, bo pokręciłam sobie, przepraszam. Boże. 44. Tak. 632. 75. 14. Już jest dobrze. O, teraz mamy poprawny przepraszam, numer. Bóg zapłać. Przepraszam. Bóg zapłać. I jeszcze może jedna oferta. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ojcze Grzegorzu, ja mam do zaoferowania. Chciałabym oddać osobie chorej, niepełnosprawnej wózek akumulatorowy, ale to jest wózek do poruszania się na miejscu, bo on jedzie bardzo powoli, jedzie 6 km na godzinę.
Wózek jest w bardzo dobrym stanie, tylko trzeba sobie dokupić jak, ładowarkę, bo ona się po prostu już wyeksploatowała. Dobrze. A ja sobie kupiłam inny wózek i bardzo chętnie oddam go osobie, która potrzebuje, tylko z tym, że ja nie wysyłam. Dobrze. Jeżeli by ktoś chciał, musi sobie przyjechać sam, bo ten wózek jest bardzo ciężki. Jakiś kontakt do pani? 666. Tak. 988. Tak. 603. I miejscowość? Miejscowość? Ja powtórzę numer, ojcze. 666. Tak. 988. 603. Miejscowość? Odrzechowa koło Sanoka. Odrzechowa koło Sanoka. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam, ojcze, serdecznie wszystkich z bardzo palnych Bieszczad i jestem przeszczęśliwa po spotkaniu z Ojcem Świętym po Święcimi w Ładziewnikach. Ojcze, to jest coś cudownego. Coś cudownego. Pięknie. Niech radość nie gaśnie, nie ustaje. Bóg zapłać. Bóg zapłać, ojcze. Bóg zapłać Bogiem. Za wszystko. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam wszystkich ojców, ojca prowadzącego i dziękuję Panu bardzo za połączenie. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Jest godzina 10:00. Ale Bogiem się działa. Ale Bogiem się działa. Słuchają Państwo Radia Maryja. Przed nami wiadomości, które przedstawi Karolina Wiśniewska. Jedenastego sierpnia Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie konstytucyjności nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Podał oficjalnie Trybunał. Ustawa wchodzi w życie 16 sierpnia. Do Trybunału wpłynęły 3 skargi na nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa posłów PO oraz Nowoczesnej PSL-u, a także Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny podał, że rozpozna te wnioski łącznie. Wczoraj 10 sędziów Trybunału wydało postanowienie o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym. Zdanie odrębne sędzia Piotr Pszczółkowski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podkreślał na antenie telewizji Trwam, że w Polsce mamy do czynienia ze sporem wokół Trybunału wywołanym przez koalicję PO-PSL. Chodziło o to, żeby doprowadzić do zdominowania Trybunału Konstytucyjnego przez sędziów wybranych przez starą koalicję, przez koalicję PO-PSL. Wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny jest powoływany przez parlament, ale się nie mogą wycofać, ale nie może być tak, że Trybunał Konstytucyjny jest zdominowany przez jedną opcję, bo to oznacza, że pomysł polityczny prawdopodobnie polegał na tym. No cóż, nie wiedzieli jeszcze ci, którzy rządzili przez ostatnie 8 lat do października ubiegłego roku, kto wygra wybory, liczyli się z przegraną, a więc pomyśleli sobie, że nawet jeżeli przegrają, to poprzez Trybunał Konstytucyjny zablokują możliwość funkcjonowania rządu i prezydenta Rzeczypospolitej. Według Prawa i Sprawiedliwości, które było autorem projektu bazowego ustawy, jest ona w pełni konstytucyjna. W parlamencie Ukrainy zarejestrowano projekt rezolucji oskarżający Polaków o ludobójstwie na Ukraińcach. Jej autorem jest niezrzeszony deputowany Oleg Musi. Pełna nazwa dokumentu brzmi projekt uchwały o upamiętnieniu ofiar ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-51. Na stronie internetowej parlamentu nie opublikowano dotychczas tekstu projektu. Wiadomo jedynie, że został on złożony wczoraj i adresowany jest m.in. do szefów Komisji Kultury, Praw Człowieka i Mniejszości Narodowych, Integracji Europejskiej i Budżetowej. Podejmowanie takich działań świadczy o antypolskich nastrojach na Ukrainie, szczególnie zachodniej, ocenia profesor Mieczysław Ryba, historyk. Ekspert zastanawia się jednak, jakie działania podejmie tamtejszy parlament. Pytanie jest, co zrobi z tym ukraiński parlament. To jest rzecz najważniejsza, natomiast należy wyciągać przede wszystkim wnioski. Pamiętajmy, że ta nasza ugodowa, taka nadukładna polityka historyczna w stosunku do państwa ukraińskiego przez 20 kilka lat zbankrutowała, tak? Nie można było przemilczać przez tyle lat tych istotnych kwestii w wzajemnych relacjach, bo później widzimy, że no jednak w pewnych środowiskach nie tylko, że pojawia się ta nieprawda, ale wręcz bezczelność.
22 lipca polski Sejm przyjął uchwałę w sprawie ludobójstwa na Wołyniu. Na mocy uchwały parlament ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała spotkała się z negatywnym odbiorem na Ukrainie. Prezydent Petr Poroszenko wyraził wówczas opinię, że dokument będzie wykorzystywany do spekulacji politycznych. Że ona ma prawo do tego mieszkania. Walki o Aleppo między siłami syryjskiego reżimu a rebeliantami kryjące wiele zagrożeń ze względów politycznych i humanitarnych konieczne jest rozwiązanie dyplomatyczne, pisze Financial Times dzisiaj w komentarzu redakcyjnym. Od końca lipca wschodnia kontrolowana przez rebeliantów część Aleppo jest okrążona przez syryjskie siły rządowe. Przy wsparciu irańskich i libańskich bojówek zdołało ono zablokować najważniejszy szlak łączący opozycyjną enklawę z niedaleką Turcją. Według gazety dzięki zaangażowaniu militarnemu Rosji siły rządowe uzyskały przewagę w walce i były w stanie utrzymać obrężenie wschodniej dzielnic Aleppo. Gazeta zwraca też uwagę, że Stany Zjednoczone, które prowadzą rozmowy z Rosją w sprawie wspólnej walki z tzw. państwem islamskim, zachowały dotąd szokujące milczenie i wykazały się nieudolnością w obliczu informacji o możliwych zbrodniach wojennych. Ludzie nie dość, że są głupi, to jeszcze po prostu mają nie po kolei w głowie ogólnie, tak, prawda? Nie mają obycia. Dziś zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na północy, przemieszczające się od zachodu przez burze. W burzach prognozowana wysokość opadu do 15 mm, temperatura od 21 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Janek Witek mówił, nie po kolei w głowie baba ma. 6 minut po godzinie 10, pozdrawiając bardzo serdecznie najmłodszych słuchaczy, zapraszamy na audycję, którą przygotowali dla Was studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po kolei w głowie baba ma. Radio Conchita. Tym wszystkim, żeby nie skończył się. Albo się człowiek rodzi aktorem, albo jest dobry, albo nie. No tutaj był wywiad z tym Kłosińskim w RDC. To też bardzo ciekawe. Albo człowiek jest dobry, albo niedobry. Także wybierać, proszę Państwa. Albo człowiek dobry, albo niedobry. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. I jeszcze reklamy, jeszcze reklamy. 300 zł rabatu. Oczywiście, że idą reklamy, proszę Państwa, za reklamą. Chciwości nie ma końca. Chciwości nie ma granic, proszę Państwa. My to widzimy, ślepi nie jesteśmy. Zauważamy, że no, ci Żydzi z USA to chcieli tak bardzo inwigilować i nie udało się, bo na przykład o, jest na Facebooku Krzysztof Markowski, a to jest zupełnie kto inny, bo to jest to polski jakiś Andrzej, którego przecież rachunki mamy, jego ojciec opłacał leki w roku 2012-2013 i jest adres to najlepszy. Gagarina, teraz jest ulica Iwicka, proszę Państwa, i to też taki złodziej, który okrada, proszę Państwa, dzieci. Nie wiadomo, co tam oni chce robić, to policja powinna się przyjrzeć, ale to widzicie Państwo, Polak to jest mąd po schodzie, jak to się stanie, to dopiero jest. Policja głową do dołu, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. A rękami do tyłu ciebie wywiozą, nie wyniosą. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Polacy się nie szanują, ale żeby to robić, wypróbuj również Medispirant przeciw podmurze do stóp i dłoni. Jakiś skandalik, tak, żeby sobie zarobić. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Conchita. Informacje Tok FM.
10:20 Filip Kekusz, zapraszam. Burmistrz Londynu apeluje do mieszkańców o spokój i czujność. Sadiq Khan zabrał głos po nocnym ataku nożownika na Russell Square w centrum miasta. 19-letni mężczyzna zabił jedną osobę, ranił 5. Śledczy badają różne motywy sprawcy. Terroryzm nie jest wykluczony, jednak napastnik wykazuje też objawy choroby psychicznej. Zwiększa się przewaga Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem. Ostatnie sondaże publikowane w amerykańskich mediach dają kandydatce demokratów nawet 10 punktów procentowych przewagi nad kandydatem republikanów. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 8 listopada. Turecka policja zatrzymała 20 osób podejrzanych o działanie na rzecz organizacji Państwo Islamskie. Ujęto ich w mieście Adana na południu kraju. W dużej operacji antyterrorystycznej funkcjonariusze weszli jednocześnie do 22 mieszkań. Według policyjnych źródeł mężczyźni planowali ataki w dużych tureckich miastach. Proces w sprawie korupcji w Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej ruszy we wrześniu albo październiku przyszłego roku, zapowiedział Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych. Jak mówił jeden z sędziów, dowodów jest bardzo dużo i muszą się z nimi zapoznać wszystkie strony. Niewykluczone są też kolejne zatrzymania w związku ze sprawą. Informacje kulturalne. Patrycja Wanady, zapraszam. Nowy film Lecha Majewskiego jest już w połowie skończony. W Dolinie Bogów grają m.in. John Malkovich i Josh Hartnett. Aktorzy zakończyli zdjęcia na Śląsku, ale na planie filmowym w Katowicach pojawi się jeszcze Charlotte Rampling, mówi reżyser. Jest, że tak powiem, no na tyle zaprzyjaźniona, że powiedziała, że przyjedzie nawet, jeżeli to jest jeden dzień zdjęciowy, bo jak gdyby ceni sobie współpracę i ma ochotę zagrać w tym filmie. Film będzie rodzajem moralitetu i współczesnej baśni dla dorosłych. John Malkovich gra najbogatszego człowieka świata, takiego na pierwszym miejscu listy Forbesa, i on wybudował pałac, którego cały ten pałac to Polska. Katowice wsparły produkcję kwotą 500 tysięcy złotych. We Wrocławiu można oglądać portrety wykonane przez Witkacego. Jest ich 12, a widnieje na nich tylko jedna kobieta. O tej wystawie Maciej Czujko. Witkacy zobaczył ją po raz pierwszy w Warszawie na Nowym Świecie. Był rok 1933, a słynny artysta zanotował potem słowa: pałam chęcią rysowania jej asymetrii. Asymetryczna dama. Taki tytuł nosi wystawa 12 z 26 zachowanych do dziś portretów Eugenii Wyszomirskiej, modelki Stanisława Witkacego. To gratka nie tylko dla miłośników artysty, ale wszystkich fanów sztuki z Dolnego Śląska, ponieważ pastele są wyjątkowo wrażliwe na warunki atmosferyczne, dlatego rzadziej podróżują. Tym razem jednak przyjechały z Muzeum Historii w Katowicach. Wystawę można oglądać w Centrum Kultury Zamek od tego weekendu. Towarzyszy jej wiele wydarzeń. Jednym z najważniejszych będzie wykład wybitnego polskiego witkacologa profesora Janusza Deglera, poświęcony kobietom w życiu i twórczości Witkacego. Wrocław, Maciej Czujko, TOK FM. Dziś wieczorem kolejny pokaz filmu z cyklu Wszyscy jesteśmy fotografami. O 21.30 na placu Defilad w Warszawie można zobaczyć bez pośpiechu 13 lekcji życia Saula Leitera. Leiter jest uważany za jednego z pionierów barwnej fotografii. Jego styl obrazowania i patrzenia na świat miał wpływ na wielu twórców. Był m.in. ostatnio inspiracją do wizualnej formy filmu Karol w reżyserii Todda Heinza. Sam fotograf nigdy jednak nie dbał o sławę. Dla niego ważniejsze było picie kawy i celebrowanie życia, a motorem jego działania było poszukiwanie piękna. Wstęp na pokaz bezpłatny. Radio Tok FM jest patronem medialnym cyklu Wszyscy jesteśmy fotografami. To jest miłe. O 10:40 zapraszam. To jest miłe. Pogoda. Upalnie i raczej słonecznie dziś na południu kraju, w okolicach Wrocławia i Opola nawet 30 stopni. Nieco chłodniej w Lublinie 28, w Warszawie i Kielcach 27, w Toruniu 25, na Pomorzu 23 stopnie. Na północy może padać, w okolicach Trójmiasta, na Warmii, na Kujawach i w Lubuskiem także będą przechodzić burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. No ciemnota, zacofanie, drobne mieszkaństwo. To taka typowo polska głupota. Polacy są niedowartościowani. Wciąż muszą być kimś. Awatar Mormonów. USA podrabia. Mormonów, prawosławnych z Białego Stoku. Ewangelików z Londynu. Za program Owczarek. Świadków Jehowy, danych z Ameryki Białej. Państwa i moim gościem jest pani Trzeba Anna podrabiać. Augustynowicz, reżyser teatralna, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie. Dzisiaj o godzinie 20.30 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku w ramach festiwalu szekspirowskiego Burza w reżyserii pani Anny Augustynowicz. I to przedstawienie jest także wyjątkowe. Myślę, że z wielu powodów jest wyjątkowe, ale może wyjątkowe jest także dlatego, że nie powstało z okazji kolejnej okrągłej rocznicy szekspirowskiej, ale powstało z okazji 40-lecia Teatru Współczesnego w Szczecinie.
I zapytana pani w jednym z wywiadów, dlaczego sięga pani po Szekspira, odpowiedziała pani, że burza jest sama w sobie myśleniem o teatrze. Poprosiłam Bogusława Kierca o zagranie Prospera. Odczuwam konieczność rozmowy o miejscu poety w świecie, o kondycji intelektualisty wobec władzy, którą posiadł człowiek, tylko przybysz na tej wyspie. Tak powiedziałam. Porozmawiała pani, dowiedziała się pani już o miejscu poety w świecie, o kondycji intelektualisty wobec władzy? Zostawię państwa, otwierając perspektywę z tym pytaniem na dzisiejszy wieczór. Ale pozwolę sobie wrócić do samego zaproszenia Bogusława Kierca do roli Prospera, ponieważ to jest mój dyrektor, który przyjmował mnie do pracy w Szczecinie, właściwie 25 lat temu. W Szczecinie debiutowałam Klątwą Wyspiańskiego, w której Bogusław Kierc grał pustelnika. I to spotkanie dla mnie, ono w pewien sposób po tym czasie spędzonym tam przeze mnie dziś przy okazji burzy, stało się bardzo ważne. Myślę, że stało się także bardzo ważne dla całego zespołu, ponieważ teatr nie egzystuje bez publiczności. On nie ma racji bytu wobec przestrzeni, która się staje wokół nas, wobec teatru rzeczywistości, w której uczestniczymy. Dlatego burza wydała mi się znakomitą materią do rozmowy o wielu sprawach, z którymi trudno nam zmagać się w rzeczywistości, i jednocześnie teatr może pomagać nam jakby pewne mechanizmy zrozumieć przed stawieniem się człowieka w takiej rzeczywistości, czyli jakby sztuka teatru jest w moim odczuciu czymś tym, co jest pół kroku przed tym, co za chwilę się zdarzy. Taki atak wyprzedzający. Trochę tak to można nazwać. Bogusław Kierc jest poetą, jest pisarzem, aktorem, reżyserem. Można powiedzieć, że jest w pewien sposób Prosperem. I z racji tego, że prowadził ten zespół, spotkaliśmy się w gronie ludzi, gdzie można prowadzić ważną rozmowę o tym, po co robić teatr, w jakiej sprawie robić teatr, jak ten teatr jest w stanie mocno spotykać się z publicznością. I burza jest fantastyczną materią, ponieważ ona sięga w głąb człowieka, ona sięga metafizyki, ona sięga czegoś, co wykracza poza tę doraźność, w której żyjemy, i pozwala na refleksję z tego względu, że to jest jedyny utwór Szekspira zbudowany inaczej niż pozostałe, które określane są jako teatr świata. Tutaj dotyczy to pewnego teatru mentalnego, teatru, który dzieje się w głowie Prospera. Burza jest fantastycznym studium pychy ludzkiej, która implikuje zazdrość, która implikuje zawiść, która powoduje, że to, co staje się w relacjach między ludźmi, zaczyna zagrażać ich wolności, zaczyna zagrażać ich egzystencji na tej wyspie, w której przychodzi nam uczestniczyć. Celowo używam słowa przychodzi uczestniczyć, nie na niej żyć, dlatego że świat tworzą ludzie. To znaczy właściwie od każdego z nas zależy porządek świata. Od tego porządku, który każdy niesie w sobie. I Szekspir w postaci Prospera mocuje pewną sumę doświadczeń na koniec życia, poddając refleksji naturę ludzką. Jest to dość okrutne mocowanie się z tą naturą,
a jednocześnie zyskuje ono wymiar piękna, ponieważ jest to jeden z chyba najpiękniejszych utworów Williama Szekspira. A jak dodać swoje pytania do pytań Szekspira? Bo myślę sobie, że pytanie, które chcę pani postawić, gdyby użyć innego medium, to można by zrobić debatę, zaprosić uczestników, wziąć prowadzącego, który ma jakąś listę, zada pytania. Jeżeli jakieś odpowiedzi nie padną, to może wyciągnąć, na koniec podsumować i powiedzieć, proszę bardzo, szanowni państwo, to są różne punkty widzenia, to są różne kierunki myślenia, to są czasem kontrowersyjne propozycje, ale tak tę sprawę widzimy. Bo pani nie ma takich narzędzi, ale no właśnie, musi pani z jednej strony wziąć pytania i pomysły barda, z drugiej strony pewnie dodaje pani od siebie, jeszcze są aktorzy, którzy też mają swoje rzeczy i teraz musi to pani wszystko zawrzeć w jakimś czasowo zamkniętej przestrzeni, tak żeby ci, którzy siedzą po drugiej stronie, a jednocześnie uczestniczą w tym, czyli widzowie, mogli wziąć udział w tej debacie, ale bez możliwości zadawania pytań, a jednocześnie właśnie... Wydaje mi się, że cała istota sztuki teatru polega na tym, że jest ona zdolna sięgać głębiej niż najlepiej wymyślona czy przeprowadzona debata, ponieważ ona staje się między. I to nie jest do... sformułowań, do tez, do racji, tylko do rozwinięcia czy podotykania pewnych obszarów ludzkiej wrażliwości, pewnych obszarów energii, które na co dzień są pozamykane, z którymi na co dzień właśnie z racji tego, że potrzebujemy w debacie sformułować wniosek, sformułować tezę, zadać pytanie, udzielić odpowiedzi. Sztuka sięga czegoś, co nie jest codziennością człowieka. Trzeba umieć odróżniać, że albo walczysz ze złem, albo zło popierasz i zgodnie z tym postępujesz. To jest różnica, dlatego też święty w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy u świadków Jehowy walczy się ze złem. Nie wolno popierać zła. Nie wolno popierać. Wielokrotnie. Z tego, co u Szekspira często jest nieprawdopodobnie dosadnie nazwane, jest to jednak podniesione właśnie do godności, gdzie człowiek może być godnym, może być człowiekiem, może się jawić w całym swoim wymiarze i w tym momencie jesteśmy w stanie go przyjąć, jesteśmy w stanie zreflektować jego naturę, zrozumieć, utożsamiać się z nim. Odnoszę wrażenie, że sztuki nie zastąpi właściwie żadne inne medium, które funkcjonuje w codzienności, które jest zużywane. To jest pewnego rodzaju metajęzyk, którym na co dzień się nie posługujemy. Język w codzienności, szczególnie dzisiaj to widać, język jest bardzo zużywany. Słowa przestają znaczyć to, co znaczą. To samo słowo dla jednego ma zupełnie inne znaczenie niż dla innego. Ale teatr też musi się zmagać z natomiast wyzwaniem. Teatr dysponuje jeszcze czymś więcej. Słowo jest tylko właściwie narzędziem w grze. I może także obnażyć jakby do czego to narzędzie służy. Może także skompromitować samo narzędzie. Więc myślę, że przy pomocy teatru można dotknąć takich obszarów wrażliwości i Prospero ma jakby ogromną świadomość tego. To jest ostatni utwór Szekspira, że on jako poeta, jako człowiek w pełnym wymiarze dokonuje refleksji, która pozwala nam dzisiaj
czytać ten komunikat, jakby on nie był napisany 400 lat temu, prawda? Tylko że w tym utworze jest zakodowany, jest zawarta pewna energia, zakodowany szyfr, który okazuje się możemy dzisiaj rozczytać przy pomocy sceny. I właściwie to czytanie Szekspira, ono jest stawianiem na scenie naszego języka. To właśnie.